Debata Radia Łódź. Zaprasza Sławomir Jastrzębowski. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i serdecznie witam naszych gości w studio, a dzisiaj są nimi. Wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski, Lewica. Dobry wieczór Państwu. Poseł Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Tomasz Grabarczyk, Konfederacja. Witam serdecznie. I online łączymy się z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, Koalicja Obywatelska. Czy senator nas słyszy? Słyszy, widzę, ciepło pozdrawiam z budynku Senatu. Dopiero niedawno skończyliśmy posiedzenie. Cieszę się, że mogę się połączyć z radiosłuchaczami Radia Łódź. Bardzo się cieszymy. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa debata. Temat trochę rozgrzewkowy, a trochę nie. Otóż druga tura wyborów w niedzielę czeka nas. W Łodzi co prawda nie, ale w Łódzkiem owszem. Zgierz, Bełchatów, Sieradz chociażby, no i w Polsce. Emocje w Polsce. Wielkie emocje na przykład we Wrocławiu. Siostra staje przeciwko bratu, jak niektórzy się śmieją. Na przykład pani Bodnar z trzeciej drogi będzie przeciwko Jackowi Sutrykowi, popieranemu przez Koalicję Obywatelską i przez Donalda Tuska. No ale bliższa ciału koszula. Co będzie się działo? Co panowie przewidują? Zacznijmy może od pana posła Marka Matuszewskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że te drugie tury w różnych miejscach będą w dużej mierze wygrane przez kandydatów, którzy dużo dobrego zrobili dla społeczności. Tak, ja powiem myślę, pan troszeczkę ogólnie pan powiedział. Ja myślę, no przykładowo podam przykład, na przykład w piątku pani Anna Matusiak walczy o burmistrza. Piątek, środek Polski. Panie. Od niedawna jest to miasto i ma bardzo duże szanse, aby zostać burmistrzem, bo to osoba odpowiedzialna, konkretna, zdecydowana i zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Piątek, aby głosować. To samo w Ozorkowie, Jacek Socha, burmistrz, doświadczony człowiek, który bardzo dużo dobrego zrobił dla gminy, budowa dróg i tak dalej. Jacek Rogoziński w gminie Łęczyca, bardzo dobry kandydat, też namawiam wszystkich. Czy pani Katarzyna Edman w Krośniewicach? Mógłbym długo tutaj mówić, gdzie ci kandydaci, którzy są w drugiej turze, zasługują na poparcie, bo to są osoby, które na pewno dalej będą rozwijać te gminy. Będzie się, że tak powiem, mieszkańcom na pewno żyło lepiej, gdyby te osoby zostały burmistrzami, wójtami. Imponująca reklama. Spytajmy teraz wicewojewodę łódzkiego, pana Grzegorza Majewskiego z Lewicy. A Lewicy w wyborach samorządowych poszło nieźle, ale chyba mogło być lepiej, generalnie, co do zasady. No tak, jeżeli mówimy o wyborach sejmikowych, to zdecydowanie wynik nie jest zadowalający, natomiast Lewica niecałe 7%. Nie skończyła jeszcze kampanii samorządowej. Trwają drugie tury, może nie w województwie łódzkim, ale zarówno w Częstochowie walczymy o prezydenta Matyjaszczyka, walczymy w Będzinie o prezydenta Komoniewskiego. Walczymy również we Włocławku o prezydenta Kukuckiego. Także nie były to wybory, które zakończyły się porażką na całej linii. W Świnoujściu Joanna Agatowska została prezydentką w pierwszej turze. Więc szyld nie zawsze przeszkadza. Jeżeli są dobrzy kandydaci, to też jest efekt dobry. No i liczymy na to, że w tych miastach, w których wymieniłem, mieszkanki i mieszkańcy oddadzą głos na przedstawiciela Lewicy. Dwóch prezydentów sprawdzonych, zarówno w Częstochowie, jak i w Będzinie. Senator Kukucki to jest osoba, która była wiceprezydentem Włocławka. Też ma osiągnięcia w budownictwie mieszkaniowym na wynajem. To taki flagowy jego realizacja projektu osiedla celulozowa, które pokazuje, że można budować w gminach ze środkami publicznymi i mieć mieszkania na wynajem. Chcemy, żeby to był taki symbol, który zostanie powielony w innych miastach. Konfederacja walczy między innymi o Bełchatów.
No i ma szansę. Tomasz Grabarczyk z Konfederacji. Ma szansę, ponieważ Patryk Marian, tak jak go poznałem dekadę temu... Patryk Marian bywa naszym gościem. Był tutaj wielokrotnie bardzo, na naszych debatach. Bardzo się cieszę. Także to. Pozdrawiamy jak nas. Pozdrawiamy serdecznie Patryka, który pewnie teraz gdzieś tam jeździ z banerami w wieczorową porą po Bełchatowie. No, poznałem go z dekadę temu i przyznam szczerze, że od, już wtedy jak go poznałem, to jest, był to człowiek, który oddolnie działał w różnych stowarzyszeniach w Bełchatowie z mieszkańcami, z ludźmi. To jest trochę taka historia właśnie takiej osoby, która była po prostu zaangażowana nie pod szyldami partyjnymi, ale po prostu z mieszkańcami w mieście istotnym na mapie Polski, chociażby pod względem gospodarczym, więc no tutaj naprawdę szykuje się bardzo duża niespodzianka. I myślę, że po prostu w niedzielę Bełchatów będzie miał nowego prezydenta, a my jako Konfederacja w skali wyborów ogólnopolskich, jeśli chodzi o wybory samorządowe, jesteśmy zadowoleni, ponieważ były to dla nas pierwsze wybory samorządowe. Obroniliśmy swój wynik, zdobyliśmy radnych w różnych sejmikach na Podlasiu, będziemy decydować o tym, kto rządzi. Propagandowo się cieszymy, bo przegoniliśmy Lewicę ogólnopolską. Więc to zawsze jest satysfakcja. W województwie łódzkim nie spodziewaliśmy się przegonić Lewicy, akurat zwłaszcza w Łodzi. Natomiast ogólnopolsko tak, co przed wyborami do Parlamentu Europejskiego napawa optymizmem. I proszę mi wskazać jakąkolwiek inną partię polityczną, chyba od czasów Ligi Polskich Rodzin, która wchodząc poza tego układu PiS, Platforma, PSL, Lewica, wchodzi do parlamentu w 19 roku, wytrzymuje całą kadencję, wzmacnia się w Sejmie i jeszcze potem wzmacnia się w samorządzie, pojawia się w ogóle w samorządzie. Ani Kukiz 15, ani Nowoczesna, ani Ruch Palikota, ani inna, jakakolwiek inna partia, która powstała chyba od czasów LPR-u, czegoś takiego nie osiągnęła, więc po prostu cieszymy się, bo zakorzeniamy się coraz mocniej na polskiej scenie politycznej. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska, z tego co się dowiedziałem, jeździ po mniejszych miejscowościach w województwie łódzkim i pomaga tym kandydatom, do których ma zaufanie. Czy to prawda? Czy ja dobrze słyszałem, panie senatorze? Halo? W województwie łódzkim mamy... Halo? Czy słyszę, mnie dobrze słychać? Słyszymy. Tych dobrych kandydatów w drugiej turze w województwie łódzkim jest sporo. Świetny kandydat w Zgierzu mi bliskim, Łukasz Wróblewski, z wizją, z pomysłem na zmianę, jak Łódź, koło Łodzi leżący Zgierz mógłby się zmienić. Jeszcze więcej korzystać z funduszy europejskich. Młody, dynamiczny, kolejny kandydat Michał Pabich w Sieradzu. Młody, a także z doświadczeniem w pracy zarówno w samorządzie, jak i w administracji rządowej. Łukasz Więcek, kiedy byłem w Radomsku i widziałem, jak fajny ma kontakt z mieszkańcami, jak oni pozytywnie reagują na to, jak przedstawia im swój program i jak mieszkańcy mówią, że mają takie poczucie, że urzędujący prezydent na przykład całkowicie zapomniał o Śródmieściu, że remont głównej ulicy zrobił w taki sposób, że dzisiaj zamykają się tam sklepy. W Głownie urzędujący prezydent Grzegorz Janeczek już pokazywał mu projekty i pomysły na kolejną kadencję, żeby wykorzystać fundusze europejskie. Nie zapominamy, że samorząd to także dynamiczne kobiety. We wspomnianym Ozorkowie Iwona Adamczewska, świetna kandydatka, ale ja także dostrzegam kandydatów, którzy nie kandydują tylko z szyldem Koalicji Obywatelskiej. Piotkowie Juliusz Wiernicki kandyduje z komitetu z sercem dla Piotrkowa. W Łęczycy kandyduje urzędujący burmistrz, świetny kandydat. Jak widać, mieszkańcy województwa łódzkiego mają szeroki wybór. To, co dla mnie jest najważniejsze i na co zawsze zwracam uwagę, przyglądając się różnym kandydatom, to w związku z tym, że będziemy mieli mało czasu na wydatkowanie pieniędzy z funduszy europejskich przez ten niepotrzebny konflikt PiS-u z Komisją Europejską, zostało tylko 2,5 roku na wydatkowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy. Dla mnie niezwykle istotne jest, czy ci, którzy startują, mają pomysły na to, jak można wydatkować środki z Unii Europejskiej na rozwój swoich miast. Tych kandydatów, o których Państwu mówiłem, to kandydaci, którzy takie pomysły mają. Nie zmarnują ani chwili, żeby realizować dobre projekty rozwiązujące problemy mieszkańców i ci, których poleciłem, wszyscy gwarantują jedną rzecz. Panowie. Z nowym urzędem marszałka, za chwilę nowych, tylko w imieniu i w zgodzie będą wydatkować fundusze europejskie.
rozwijając swoje miasto. Panowie, zmieniamy temat na temat jeszcze bardziej gorący. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że Pegasusem było inwigilowanych 578 osób. Prawo i Sprawiedliwość na to mówi tak, no i co? To przecież wcale nie jest duża liczba, biorąc pod uwagę wielkość naszego kraju oraz czas, w którym to się działo. To po pierwsze, nie ma ani jednego przypadku dotąd, do tej pory, nielegalnego podsłuchu, to znaczy podsłuchu, na który nie zezwoliłby sąd. Może takie przypadki będą, ale w tej chwili wygląda na to, że sędziowie godzili się na wszystkie te 578 i Prawo i Sprawiedliwość mówi tak, właściwie sprawy nie ma. Platforma Obywatelska ciągle utrzymuje, że jest. Panowie, jakie jest wasze zdanie, jeżeli chodzi o najnowsze informacje dotyczące Pegasusa właśnie? Czy to jest po prostu temat, który ma uderzać w Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest temat, który ma nam, obywatelom, zapewnić ochronę naszej prywatności? Grzegorz Majewski, Lewica. Szanowni Państwo, ta liczba jest straszna. 578, blisko 600 osób. To znaczy, że... Tutaj poseł Matuszewski się trochę uśmiecha. Nie byli podsłuchiwani wyłącznie nawet przeciwnicy polityczni, ale byli podsłuchiwani dziennikarze, prokuratorzy, sędziowie. Czyli to pokazuje dużą skalę tego nadużycia, jakim było wykorzystywanie aparatu państwa kierunkowo na utrzymanie władzy Kaczyńskiego i PiSu przy władzy. I my się pytamy, gdzie jest demokracja w tym wszystkim. Jeżeli w podsłuchach Kamińskiego i Wąsika widzimy taką instytucjonalną działalność tylko i wyłącznie na to, żeby nie chronić obywateli, tylko żeby podsłuchiwać konkurencję polityczną, no to coś jest nie tak. Ale demokratycznie godzili się na to sędziowie. To demokratycznie zobaczymy, ile z tych osób, które było podsłuchiwanych, popełniło jakiekolwiek przestępstwo, bo jeżeli sąd wydaje taką zgodę, to znaczy, że ma jakieś przesłanki na to, żeby daną osobę podsłuchiwać. Jeżeli sędziowie wydawali takie decyzje, to pytanie, jacy sędziowie? Bo mieliśmy sędziów z nadania ministra Ziobry i chcemy poznać kulisy tych wydarzeń. Pracuje komisja parlamentarna. Sędzia Tuleja powiedział, że on mógł wydawać takie zgody. Przyznał się do tego. Zobaczymy, co to nie ustali. Jest sędzia pisowski. Zobaczymy, co ustali komisja sejmowa. Komisja sejmowa będzie formułować raport. W raporcie będzie miała prawo do tego, żeby skierować wnioski do prokuratury i wtedy będziemy widzieli, jaka była ta skala. Dzisiejsze liczby są niepokojące, nikt nie stoi ponad prawem, dlatego nawet prezes Kaczyński może się liczyć z tym, że będzie miał tutaj formułowane zastrzeżenia co do wydawania poleceń na zakup, na podsłuchiwanie, no i umocowanie dwóch ministrów, którzy tym się zajmowali. Prezes Kaczyński był już przesłuchiwany przez komisję, ale prawdopodobnie jeszcze będzie. Prawo do kontry ma teraz Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Uśmiechał się pan tak, że to taka olbrzymia liczba. Szanowni Państwo, bo tutaj mój przedmówca, z takim zażenowaniem mówi o 500 parę osobach, które w kraju prawie 40-milionowym miały założone te podsłuchy. Szanowni Państwo, w takie systemy jak Pegasus działają w różnych krajach. Oczywiście zgodnie z prawem, tak jak i w Polsce działały zgodnie z prawem. Ja podam, tak jak tutaj było mówione, jeżeli taki podsłuch jest założony, to za zgodą sędziów. To żeby była jasność. I tutaj nie ma dyskusji w ogóle, żeby jakikolwiek podsłuch był bez zgody sądu. To jest po pierwsze. Po drugie, szanowni Państwo, taki przykład podamy. Jedna z takich siatek, można powiedzieć szpiegowskich, rosyjskich, została rozbita dzięki temu systemowi Pegasus. To jest konkret, fakt. Wiemy doskonale, że w kraju, w którym takie systemy są stosowane, jest większe bezpieczeństwo. Oczywiście, kto nie jest zadowolony z tego? Osoby ze stosowania tak dobrych systemów.
bezpieczeństwa, można powiedzieć, systemów. No, wszelkiej maści kryminaliści, aferzyści, ludzie, którzy robią duże deale na ogromne pieniądze. Ci są niezadowoleni. No więc ja nie rozumiem, co to się dzieje, albo rozumiem, szanowni państwo, i wy, państwo też, radiosłuchacze, rozumiecie, no dlaczego tutaj obecnie rządzący tak walczą z tym systemem Pegasus. Więc tak powoli zmierzając do końca, nic na razie, poczekajmy oczywiście, bo tutaj Lewica, czy pan senator Kwiatkowski, tak zwany niezależny. Nie, teraz już Koalicja Obywatelska. A, teraz już Koalicja, to przepraszam pana senatora. Koalicja Obywatelska, powiedzą za chwilę, że to tu będzie coś wykryte i tak dalej. Nic nie jest wykryte na tą chwilę. Jest próba przysłonięcia nieudolności koalicji rządzącej, która nie jest w stanie realizować programu, dzięki któremu wygrała te wybory. Nie ma tych punktów realizowanych. Młodzi czekają na te wszelkie zachęty mieszkaniowe. Nie mogą się doczekać. My widzimy, co się dzieje. Tutaj rozwiązania, ale to przy innym pewno punkcie powiem o jak się zachowują europosłowie z tak zwanej koalicji, gdzie zachęcani są obcokrajowcy, aby do Polski tutaj przyjeżdżać. Mówimy o tych, którzy forsują granicę polsko-białoruską i tak dalej. Więc widzimy, że jest próba Pegasusem przykrycia tej nieudolności, tego, że okłamaliście wyborców. No taka jest prawda. Ja rozmawiam w biurze poselskim moim i przychodzą nawet tacy, którzy głosowali na koalicję i powiedzieli: ostatni raz, panie pośle, nabrali nas, no na was nie głosowaliśmy, bo myśleliśmy, że będzie lepiej, ale teraz bardzo, bardzo żałujemy. No takie są głosy, szanowni państwo, i to nieodosobnione. Tych głosów jest coraz więcej, co pokazały wybory samorządowe, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Tomasz Grabarczyk, Konfederacja. Czy zgadza się pan z tym, że ta komisja to jest przykrywanie pewnych kłopotów i problemów Koalicji Obywatelskiej, jak twierdzi poseł Marek Matuszewski? Zanim o komisji, to rzeczywiście to 500 ileś, czy nawet 1000 ileś, parę tysięcy tych podsłuchów w 40-milionowym narodzie prawie może nie robić wrażenia, tylko że tu nie chodzi o liczbę, tylko tu chodzi o to, właśnie na jakiej podstawie były wydawane zgody na to podsłuchiwanie, tak? Procedura wygląda w skrócie tak, że pisze się wniosek do sędziego, sędzia rozpatruje wniosek. Tak, ale na podstawie właśnie jakichś przesłanek, to by były rzeczy kluczowe, tak? Bo to ma duże znaczenie, a myślę, że jednak Polacy wielkiego zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy to reformowanego przez PiS, czy Platformę, to akurat nie mają, jeśli chodzi o jakąś wiarygodność i niezależność tych sędziów. Natomiast co do komisji, no trudno uciec od wrażenia, że komisja, nie tylko ta, ale zwłaszcza ta pegasusowska już po tym jednym słynnym posiedzeniu, no to raczej przypomina kabaret niż poważną komisję. Ja naprawdę bardzo negatywnie oceniam Jarosława Kaczyńskiego, natomiast nie można mu odebrać tego, że jest to postać nietuzinkowa, jeśli chodzi o zmysł polityczny, i wysyłanie przeciwko nim zawodników wagi piórkowej, takich jak pan Zębaczyński na przykład, no to tylko pokazuje na to, że chyba nie chodzi o jakieś realne rozliczenie, tylko chodzi po prostu o tworzenie pewnego rodzaju złudzenia, że się rozlicza rządy pisowskie, równocześnie nie realizując swojego programu. I myślę, że tutaj zaczyna się robić najpoważniejszy problem koalicji rządzącej, że realizacji 100 obietnic nie ma, chociaż była ku temu szansa, bo na przykład projekt Konfederacji, kwota 60 tysięcy złotych, kwota wolna od podatku, który był równocześnie proszę pomysłem pana, Platformy, nie ma na to pieniędzy. Wpłynął na posiedzenie i został zamrożony w komisji. Nie ma i nie będzie. I został zamrożony w komisji, więc akurat to jest dowód na to, że nawet sztandarowych projektów Platforma nie chce swoich realizować z koalicjantami, a równocześnie te komisje, no póki co, stają się trochę takimi memami, tak? Myślę, że paliwo na komisje śledcze
po prostu powoli zaczyna się wyczerpywać, kiedy nie ma większych konkretów z tych komisji płynących, a z komisji pegasusowskiej konkretów niestety nie ma, choć być powinny. Może na razie. Ja przypominam sobie opinię pana profesora Jerzego Kosińskiego, który przesłuchiwany był przed Jarosławem Kaczyńskim. Pan profesor Kosiński jest wybitnym ekspertem m.in. od systemów inwigilacji i od Pegasusa i powiedział coś takiego na pytanie jednego z członków komisji, że tego typu, że Pegasus albo tego typu systemy są używane i były używane od roku 2012 przez właściwie wszystkie państwa NATO i wszystkie państwa Unii Europejskiej. No, troszeczkę chyba inaczej, w innym świetle stawia to sprawę, ale być może się mylę i być może na właściwą ścieżkę naprowadzi mnie Krzysztof Kwiatkowski. Panie senatorze. Panie redaktorze, do walki z przestępczością oczywiście służby i policja muszą mieć narzędzia, ale nie jest tak, jak mówił poseł Matuszewski, że niezadowoleni są aferzyści robiący deale. Niezadowolona jest pani kapral Karolina Marchlewska i pani porucznik Joanna Jałocha. To są dwie odważne żołnierki, funkcjonariuszki z żandarmerii wojskowej, które zgłosiły przypadki molestowania seksualnego przez przełożonych. Co się okazało? W czasach rządów PiS-u były podsłuchiwane, inwigilowane Pegasusem. Wniosek w tym przypadku składała żandarmeria wojskowa. To jest coś tak haniebnego, że trudno to opisywać. O tym wiemy, bo dostały już pismo z prokuratury, że będą świadkami w sprawie o przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. Nie mam żadnej wątpliwości, że wniosek do sądu został sfałszowany. W tym wniosku nie było napisane, że cała wina tych żołnierek, tych odważnych kobiet, polegała na tym, że zgłosiły wniosek o molestowanie seksualne przez swoich przełożonych. Czym się skończyło? Niszczeniem im życia, mówią one wprost, zniszczono nam życie, zniszczono nam zdrowie naszych rodzin, a dzisiaj się dowiadujemy, że byliśmy inwigilowane w czasach rządów PiS-u systemem Pegasus. Dzisiaj dobrze, że prokuratura w tej sprawie wszczęła śledztwo, bo nie mam żadnej wątpliwości, że w tej sprawie wszystko na to wskazuje, że wniosek do sądu po prostu sfałszowano. W tym wniosku na pewno nie jest napisane, że cała wina tych dwóch pań polegała na tym, że miało odwagę zgłosić przypadek molestowania seksualnego. I ten, kto sfałszował wniosek do sądu, jeżeli się to potwierdzi, będzie ponosił odpowiedzialność z artykułu 231, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków. Panie senatorze, a ja mogę jedno zdanie, panie senatorze? Dobrze, ja chcę pana o coś spytać potem. Mhm. No proszę jedno zdanie, a potem pana o coś spytam. W przypadku tych dwóch żołnierek przechwycono także ich korespondencję z adwokatami, którzy prowadzili sprawę tych żołnierek i to jest kolejne złamanie przepisów prawa, bo złamanie tajemnicy adwokackiej. Każdy z takich przypadków musi zostać wyjaśniony, a winni muszą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność. Być może, panie senatorze, jest tak jak pan mówi, rzeczywiście być może doszło do haniebnego incydentu, czy do haniebnego wymuszenia podsłuchiwania tych dwóch żołnierek, ale tak sobie myślę, czy z takiego technicznego punktu widzenia ten posłuch być może nie był założony po to, żeby sprawdzić, czy jacyś żołnierze, czy jacyś dowódcy rzeczywiście nie molestują tych żołnierek. Przychodzi mi to do głowy, nie wiem czy... Panie redaktorze, to tu sprostuję, uzupełnię pańską wiedzę prawniczą. Nie, podstawą nigdy nie jest założenie podsłuchu ofiarą. Podsłuch zakłada się tym, kto jest podejrzany o przestępstwo. Podejrzanymi o popełnienie przestępstwa molestowania seksualnego zapewniam pana, że nie była pani kapral Marchlewska i pani porucznik Jałocha. Się nie molestowały, jasne, a zarzut dotyczył molestowania ich przez ich przełożonych. Ale czy one nie były, podejrzane? Nie znam tych wniosków. Chętnie się z nimi zapoznam i zrobię to prawdopodobnie już jutro, jeżeli mi się uda. Ale czy one nie były podejrzane o nic innego? O żadne inne czyny zabronione?
Panie redaktorze, informacja ze strony prokuratury została wysłana wyłącznie do tych osób, gdzie nie potwierdziły się żadne okoliczności związane z możliwością popełnienia przestępstwa przez te osoby. Jeżeli taka osoba dostaje te 31 osób, które jako pierwsze otrzymały te korespondencje, ministerstwo i prokuratura zapowiada, że za chwilę tą korespondencję będą otrzymywać kolejne osoby, to weryfikacja wskazała, że nie było tu żadnych podstaw do skierowania takiego wniosku i żadna z tych osób nie popełniła przestępstwa, bo prokuratura wprost to zawarła w swoim komunikacie. Zresztą sam pomysł zakładania podsłuchu osobom, które zgłaszają nieprawidłowości, a nie przestępcom, jest absolutnie z piekła rodem. No to rzeczywiście historia wymagająca pilnego wyjaśnienia. Zmieniamy temat, ale na chyba równie gorący. Otóż mamy kilka projektów ustaw dotyczących aborcji. Mamy sprawę tabletki PO i mamy protesty lekarzy i farmaceutów, którzy farmaceuci mówią, że nie mają zamiaru wydawać recept i przeprowadzać wywiadów, bo mogą zostać oskarżeni przez rodziców 15-latek chociażby. I mamy też dosyć szokujące słowa, które wypowiedział poseł PSL-u w kierunku pani Katarzyny Kotuli, minister Katarzyny Kotuli. Pani Katarzyna Kotula uznała, że przydałoby się, żeby Polki mogły być także sterylizowane za darmo. Taki projekt chyba chce wnieść. I wtedy poseł Sawicki powiedział, że jeżeli pani Kotula chce się wysterylizować, to nie widzi tutaj przeszkód. No, zawrzało. To, że te słowa są mało eleganckie, to jest jedno, ale drugie jest to, że widać olbrzymie pęknięcie, jeżeli chodzi o tę sprawę. I ta koalicja na pewno nie trzyma się na sprawie, na temacie tabletki PO czy na temacie aborcji. I tu o pierwszą opinię poprosiłbym pana wicewojewodę łódzkiego Grzegorza Majewskiego z Lewicy, także tak jak pani Kotula. Ja nie chciałbym tutaj mówić o aborcji, tylko chciałbym mówić o prawie do aborcji. To są dwie różne rzeczy i Lewica nigdy nie mówiła, czy nie zachęcała do tego, żeby aborcji dokonywać. Chodzi o to, żeby kobieta miała prawo wyboru. I kobiety dzisiaj, w XXI wieku, muszą w Polsce szukać, jeżeli chcą dokonać aborcji, szukać rozwiązań alternatywnych. Albo schodzić do podziemia, albo wyjeżdżać za granicę. I to nie jest rozwiązanie, które nam odpowiada i nigdy nie będzie odpowiadało. Dlatego wnieśliśmy już zaraz na pierwszym posiedzeniu Sejmu dwa projekty. Pierwsze dekryminalizujące pomoc w uzyskaniu informacji czy przeprowadzeniu zabiegu aborcji. No i tabletki Dzień Po, która nie jest tabletką aborcyjną, tylko jest tabletką, która uniemożliwia zapłodnienie i stworzenie embrionu w ogóle. Koalicja i Trzecia Droga niekoniecznie w dobrej sekwencji zdarzeń te projekty poparło, stąd myślę, PSL że... PSL i Trzecia Droga. Znaczy PSL i Partia 2050, tak. Mhm. Tak, tutaj duża rola niestety marszałka Hołowni, ale idziemy do przodu. Jest kwestia taka, że wszystkie te projekty trafiły do specjalnej komisji. Ja mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i zliberalizujemy w Polsce prawo do aborcji, bo w sąsiednich Czechach mamy prawo, które jest bardzo liberalne w tym zakresie. Do 12 tygodnia kobieta ma prawo podjąć decyzję samodzielnie, niezależnie od przyczyn. Po 12 tygodniu w przypadku zagrożenia jej życia bądź zmian płodu, które są nie do wyprowadzenia, ma też możliwość dokonania aborcji, jeżeli ma taką potrzebę z różnych jakby kwestii. Jest ograniczenie, jeżeli dokonała takiej aborcji, to później przez 6 miesięcy nie może dokonać aborcji, chyba że jest ona z gwałtu.
Więc tych rozwiązań legislacyjnych jest sporo, dawających możliwość czy szansę na to, żeby kobieta podjęła tą decyzję samodzielnie, czy chce na przykład urodzić dziecko z wadą płodową. Dlaczego tak mówię o tych Czechach? A uważa pan, że kobiety powinny mieć prawo do sterylizacji? Tak, uważam, że powinny mieć prawo do sterylizacji, bo jest to zabieg, który ogranicza później stosowanie antykoncepcji i wszelkich innych... A farmaceuci powinni wystawiać recepty 15-latkom? Znaczy, generalnie powinien być dostęp do tabletki dzień po na zasadzie... Dla dzieciaków także? Ale jeżeli ktoś jest zdolny do tego, żeby podjąć czynność seksualną, to czemu ma nie być zdolny do tego, żeby wziąć taki czy inny lek? W momencie, kiedy 15-latka by urodziła dziecko, bo by chciała i mogła mu podawać antybiotyki, to czemu sama nie może wziąć jakiejkolwiek tabletki, czy pytać się rodziców, czy może taką tabletkę kupić? No to dochodzimy do pewnej takiej logicznej zagwozdki. Dlaczego ja mówię o tych Czechach? Bo to jest istotne. Dlaczego mówi pan o Czechach? Dlatego, że pomimo tak liberalnego prawa do aborcji, Czeszki mają najwyższy współczynnik dzietności, czyli 1,83 w porównaniu do polskiego, gdzie Polki mają 1,33. To jest zupełnie inne bezpieczeństwo dla Czeszek do tego, żeby zachodzić w ciążę, że w przypadku, gdy ciąża będzie zagrożona, będą miały prawo do tego, żeby abortować płód. I co jest też kluczowe, w statystykach oficjalnych w Czechach w 2019 roku było 32 tysiące zabiegów aborcyjnych bądź poronień. W Polsce w tym samym roku było 161, 3,5-krotnie większa Polska, 161 przypadków, nie 161 tysięcy, 161 przypadków indywidualnych. To pokazuje, że tych przypadków w Polsce jest ponad 120 tysięcy, tylko one są w podziemiu aborcyjnym, są z zagrożeniem zdrowia kobiet przeprowadzane, bo kobiety muszą się chować ze swoją decyzją, jeżeli chodzi o prawo do aborcji. Poprosiłbym tutaj pana Tomasza Grabarczyka z Konfederacji o opinię na temat tychże projektów ustaw. Wolnościowca. Wolnościowca i chyba wiem, co powie. Znaczy ja powiem tak. Jestem bardzo zmęczony i myślę, że jest zmęczona naprawdę bardzo duża część społeczeństwa, kiedy słyszy, że posłanki lewicy, nie tylko lewicy, ale głównie lewicy, mówią wszem i wobec, że wypowiadają się w imieniu Polek. Nie wypowiadają się w imieniu Polek. Kiedy pani poseł Żukowska w jednym z programów twierdzi, że dziecko w łonie matki to jest pasożyt, to się wypowiada w swoim imieniu i może swoich koleżanek ze strajku kobiet, ale na pewno nie w imieniu Polek. To nie Żukowska powiedziała. To przepraszam w takim razie, ale która jest pani z lewicy? Jeśli nie pani Żukowska. Żukowska mówiła o tym, że mężczyźni mogą rodzić dzieci. Żukowska chyba też w Kanale Zero to powiedziała, a jeśli nie, to któraś z nich, ale to sprawdzimy po programie i trzeba będzie zweryfikować. Natomiast jak ja spotykam na korytarzach sejmowych na przykład panią Martę Lempart, to też się przerażam, że taka osoba reprezentuje, a przynajmniej ma aspiracje do tego, by reprezentować głos Polek w tym temacie. Ja w takim razie wszystkim państwu słuchaczom polecam wystąpienie pani poseł Kariny Bosak na ostatnim posiedzeniu Sejmu właśnie w temacie ochrony życia, które było wystąpieniem niesamowicie wzruszającym i wartym naprawdę obejrzenia, jeśli ktoś jeszcze nie obejrzał, bo naprawdę też nie mówiła w imieniu wszystkich Polek. Być może też nie mówiła w imieniu wszystkich Polek, tylko różnica polega na tym, że ona nie powiedziała, że mówi w imieniu wszystkich Polek. Ale tylko prawo mamy takie, jakie chciałaby pani Bosak. Że w imieniu tych, tylko powiedziała, że Polką rzeczywiście, że matkę w ciąży, matkę przy porodzie, po porodzie, przed porodem, należy otoczyć opieką. A tego w Polsce nie ma, ponieważ opieka okołoporodowa w Polsce po prostu leży. I to też jest poważny problem. Znalazłem dziecko to pasożyt, aborcja jak wyrwanie zęba. Ginekolog dała popis na Kanale Zero. Ginekolog dr Anna Orawiec. Dobrze, przepraszam. Orawiec. To już po prostu pani poseł Żukowska zapadła swoimi wypowiedziami tak bardzo w pamięć, że się skojarzyła taka wypowiedź z nią. Sprawiedliwi. Wypowiedź z nią. Ja
staram się mieć tutaj bardzo wyrozumiałe podejście, ponieważ uważam, że to jest tak delikatny temat, że naprawdę każdy z nas powinien ważyć słowa. Natomiast jeśli widzę, że w sklepie z kasą samoobsługową muszę potwierdzać wiek, jeśli chcę kupić energetyka. Pan to ale chyba za to, nie. Z kasą samoobsługową każdy musi potwierdzać wiek. Ale za to dzieci mogą po prostu bez problemu tabletki dzień po brać jak tiktaki. No to mnie przeraża. Ponieważ jednak dojrzałość seksualna, ta fizyczna, to jest jedno, ale jeszcze jest coś takiego jak dojrzałość psychologiczna do pewnej rzeczy. I doskonale wiemy, że młodzież dosyć frywolnie potrafi podchodzić do pewnych kwestii, zwłaszcza z tym związanych. I naprawdę nie chciałbym, żeby młode dziewczyny poniżej 18 roku życia łykały tabletki dzień po prostu jak tiktaki, jak mentosy po każdym stosunku. I to jest przerażające, że my na to zezwalamy. Panie pośle, myślę sobie, że być może ten temat, to może też jest jakiś temat zastępczy. Ciągle ta aborcja. Oczywiście. Ciągle ta aborcja. Tym bardziej, że chyba mam... Znaczy ja mam taką propozycję. Panie, zliberalizujmy prawo aborcyjne. Nie będzie wtedy tematu zastępczego aborcji. Dostałem głos. To tak na spokojnie. Ja rozumiem, że Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie jest pośle. Bardzo ważną funkcją, ale panie tutaj pośle, wszyscy równi. Więc powiem w ten sposób, szanowni państwo. No, koalicja 13 grudnia trzeszczy. Idzie wielki spór między lewicą, a w szczególności konserwatywnym skrzydłem PSL-u. Prawie cały PSL jest tutaj, że tak powiem, zniechęcony tym kierunkiem lewicowym, bo no, pigułka po, czy no, ta seksualność w pełnym wymiarze u 14-latek z dozwoleniem pełnym tu lewicy, no to źle rokuje i rolnicy z PSL-u, a jest tam kilku jeszcze rolników, nie są z tego absolutnie zadowoleni. Oczywiście jest nad tym wszystkim Donald Tusk, który mówi dyscyplina, bo przecież wiemy doskonale, że pan Roman Giertych tam zapomniał się gdzieś, poszedł biedny, coś miał załatwić. No i teraz usprawiedliwić się musi. W Prawie i Sprawiedliwości, powiem, jest inaczej. My mamy pełną wolność, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, o takie tematy. Oczywiście, jak wiemy, można powiedzieć, prawie 100% posłów, posłanek Prawa i Sprawiedliwości jest za życiem, tak jak ja, od poczęcia do naturalnej śmierci. I ja nigdy tego nie zmienię i zawsze tak będę głosował, żeby była jasność. Bo uważam, że życie powinno być chronione i nie ma tutaj dyskusji. I te propozycje rzeczywiście, panie redaktorze, no bolą Polaków, bo Polacy by chcieli, aby VAT by nie był podnoszony, aby te ceny energii, które za chwilę będą bardzo wysokie, żeby one nie były, żeby tu nie było sytuacji takiej, że mają tutaj do nas ogromne ilości, bo to za przyzwoleniem pana Donalda Tuska, cudzoziemców, emigrantów być sprowadzane. My chcemy jako Polacy realizacji programu tego, który był. Mówimy o tych dobrych punktach. No i cóż, Prawo i Sprawiedliwość pomoże w razie, gdyby był problem, na przykład mówię tu do pana Kwiatkowskiego, bo nie wiem, pan Kwiatkowski jest po stronie no, PSL-u, czy Platformy, zaraz czy w związku z tym my zaraz pomożemy usłyszymy w tych dobrych projektach, jakby tutaj na przykład jakaś z tych nóg koalicyjnych się wyłamała. My w dobrych projektach pomagamy, bo chcemy, aby Polska się rozwijała, żeby Polakom się żyło lepiej, a nie programy jakieś związane pigułka po, czy aborcja, czy coś w tym stylu. Absolutnie z naszej strony tutaj nie ma na to zgody, aby, i powiem w ten sposób, twardo, żeby deprawować młode osoby, żeby po prostu tutaj doprowadzać do takich sytuacji, które nie są do zaakceptowania przez większość rodziców. Szanowni państwo, przecież wiemy doskonale, że osoba 14-letnia to jeszcze jest bardzo młoda i tutaj nie ma dyskusji, że tym ma... Głos.
rodzice są zaniepokojeni, panie wojewodo z Lewicy, zaniepokojeni tym waszym rozrabianiem. Dajmy głos teraz panu senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Panie senatorze, poza sporem jest to, że przez najbliższy rok żadna z tych ustaw nie ma szans w ogóle, albo wielkich szans, ponieważ prezydent się na nie nie zgodzi, tak sobie myślę. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Panie doktorze, niestety poza sporem jest także coś innego, że w wyniku wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego zapadł drakoński wyrok, który spowodował, że nie można przerywać ciąży, nawet gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo. Wydaje mi się, że to był wniosek... Panie doktorze, że to był wniosek Bosaka i Konfederacji, to był wniosek, panie senatorze. Posłów PiSu i Konfederacji. Wniosek, wspólnie. Ale panowie, dajcie mi szansę odpowiedzieć. Nawet 20 sekund mi nie daliście. Ale to damy, spokojnie. W wyniku wniosku skierowanego przez polityków PiSu i Konfederacji do Trybunału Konstytucyjnego zapadł drakoński wyrok, który uniemożliwia przerwanie ciąży, nawet gdy badania prenatalne lub przesłanki medyczne wskazujące na duże prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu nie kwalifikują do przeprowadzenia takiego zabiegu. Gdzie poszła praktyka? Mamy już kilkanaście przykładów. Najbardziej znany to ten przykład pani Izabeli z Pszczyny, gdzie lekarze tak się skupili na ratowaniu obumierającego płodu, że doszło do tragedii. I to jest bezpośrednie następstwo tego wyroku. Panie senatorze, to był błąd lekarski. Stwierdzono błąd lekarski. Panie redaktorze, lekarze mówią wprost. My, bo nie chcemy się tłumaczyć przed prokuratorem. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przesłanki medyczne związane z ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniem płodu nie są podstawą do usunięcia ciąży. Wady letalne, gdzie każdy lekarz powie, że w trakcie trwania ciąży lub bezpośrednio po narodzinach dziecka, to dziecko umrze, nie są do tego przesłanką. Dramat kobiet, które urodzą tylko po to, żeby po chwili to dziecko pożegnać, to jest okrutne, kiedy politycy swoimi decyzjami do tego doprowadzili. Ja powiem państwu tragiczne kolejne statystyki. W przypadku urodzenia osoby z ciężkimi, nieodwracalnymi uszkodzeniami, także na przykład zespołem Downa, to rodzice muszą podejmować sami te decyzje. 85% związków się rozpada. Kobieta zostaje sama z tym dzieckiem, które musi się zajmować, które wymaga ciągłej opieki. Panie pośle, proszę, ostatnie dwa zdania. I oczekujemy, ale panie doktorze, ja patrzę na stoper. Chciałbym chociaż... Ale panie senatorze, mówi pan dwa razy dłużej niż ja. Panie senatorze, musimy kończyć audycję. Kończąc, bardzo żałuję, że doszło do zmian tych przepisów prawa. Spowodowali to politycy prawicy, którzy dzisiaj rozlewają łzy, mówiąc, no jak ten temat aborcji jest politycznie. Panie senatorze, ja panu odpowiem w ten sposób. Już nie mamy czasu. Dosłownie jedno słowo. My w Sejmie, panie senatorze, jesteśmy przeciwni temu, aby zabijać dzieci, czy 14-tygodniowe. Czy pan ma świadomość? Dziecko 14-tygodniowe ma być zabite, według pana, tak? To jest coś niebywałego. Takie idą projekty lewicy. Czy pan wie o tym? A czy pan wie, co się dzieje z kobietami, panowie, które dokonały aborcji? Wyłączam mikrofony. Są załamane psychicznie. Panie pan pośle, wie o tym? Mam nadzieję, że pan ma pan takie badania? Chciałem państwu bardzo, panowie, bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować za udział w dzisiejszej audycji. Mieliśmy jeszcze sporo różnych tematów, których nie udało nam się poruszyć, ale te, które poruszyliśmy, były naprawdę gorące. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą wizytę i za udział w debacie, a dziękuję wicewojewodzie łódzkiemu Grzegorzowi Majewskiemu, Lewica. Dziękuję bardzo, dobranoc. Panu posłowi Markowi Matuszewskiemu, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie, dobranoc. Panu Tomaszowi Grabarczykowi z Konfederacji. Przede wszystkim obniżajmy podatki, dziękuję. I panu senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, Koalicja Obywatelska. Panie senatorze, gorąco dziękuję. Dziękuję, życzę państwu, polityków, którzy o was dbają.
Debata Radia Łódź.